Dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa w dniu 12 stycznia 2024 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym wystosowałam pismo do ambasadora USA w Polsce, pana Marka Brzezińskiego, w związku z nieważnością wyborów, które odbyły się 15 października 2023 roku. Była to wersja angielska, zostało wystosowane do niego pismo w wersji angielskiej, również i wystąpienie wideo było w wersji angielskiej wczoraj, natomiast w dniu dzisiejszym odczytam wersję polską dla wszystkich moich rodaków, aby wiedzieli, co zostało panu Brzezińskiemu przekazane. Z tego, co rozeznałam, to pan Brzeziński podobno włada również językiem polskim. Wszystkie te informacje i oba dokumenty znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.tymczasowaradastanu.wordpress.com. Jego Ekscelencja ambasador Marek Brzeziński, ambasada USA w Warszawie. Oświadczenie w sprawie nieważności wyborów parlamentarnych w Polsce w 2023 roku. Ta informacja, którą teraz przedstawiam, jest również adresowana do wszystkich zainteresowanych w kraju i za granicą. 15 października 2023 roku odbyły się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. Uprawnionych do głosowania było około 30 milionów obywateli polskich. 11 stycznia 2024 roku Sąd Najwyższy uznał wybory za ważne, ale w rzeczywistości wybory do polskiego Sejmu, wbrew orzecznictwu Sądu Najwyższego, są nieważne ze względu na naruszenie konstytucyjnych, demokratycznych praw obywateli. Wyrok Sądu Najwyższego, wydany dzisiaj, to jest 11 stycznia 2024 roku, potwierdzający, że wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone w dniu 15 października 2023 roku były ważne w sytuacji, gdy ponad 99% Polaków zostało pozbawionych możliwości udziału w wyborach jako indywidualny kandydat, co jest zagwarantowane w Konstytucji. Jest orzeczeniem kuriozalnym, żeby nie powiedzieć, że jest to kolejny zamach stanu na polską demokrację, dokonany przez sędziów Sądu Najwyższego w postaci odmówienia biernego prawa wyborczego obywatelom przez Sąd Najwyższy. I dlatego jest to naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent USA Abraham Lincoln powiedział kiedyś: możesz oszukiwać wszystkich przez jakiś czas, a niektórych przez cały czas, ale nie można oszukiwać wszystkich przez cały czas. Koniec cytatu. Przypomniałam sobie ten cytat po dzisiejszym, to jest 11 stycznia 2024 roku, ogłoszeniu przez Sąd Najwyższy, że wybory w Polsce w 2003 roku były ważne. W świetle konstytucji i konstytucyjnych uprawnień suwerena państwa polskiego, czyli narodu polskiego, do sprawowania władzy zwierzchniej, wyborów nie można uznać za ważne i wiążące.
Obywatele polscy mają prawo do nieuznawania rządu wybranego w wyborach 15 października 2023 roku i mają pełne prawo do bezpośredniego sprawowania władzy na podstawie artykułu 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Frekwencja wyborcza nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo ujawnia tylko poziom medialnego oszustwa, zastosowania w mediach cenzury, niedoinformowania obywateli i zatajenia prawdy o ich biernych, demokratycznych prawach wyborczych oraz niedopuszczenia do mediów, do telewizji, a więc i do wyborów osób o poglądach narodowych i patriotycznych. Faktycznie dzisiaj, to jest 11 stycznia, czyli odczytuję to pismo, które wystosowałam wczoraj, ale w wersji polskiej dzisiaj, Sąd Najwyższy zatwierdził de facto, jeszcze raz powtórzę, 11 stycznia 2024 roku, faktycznie Sąd Najwyższy zatwierdził de facto Sejm prywatny, w którym zasiadają wyłącznie przedstawiciele partii politycznych, które liczą około 250 tysięcy członków. Rzekomo wybrani posłowie 15 października 2023 roku są de facto przedstawicielami tej prywatnej grupy 250 tysięcy osób, których interesy będą realizować tak zwani wybrani parlamentarzyści. Posłowie wybrani 15 października 2023 roku nie reprezentują i nie realizują dobra wspólnego całego narodu polskiego, lecz dobro partyjny klik. Tymczasem ponad 29 milionów Polaków nie mogło zgłosić swoich kandydatów w wyborach do Sejmu z powodu błędnego, niezgodnego z konstytucją, kodeksu wyborczego, który de facto nie przewiduje prawa do kandydowania w wyborach na posłów dla ponad 99% Polaków. Czy nie jest to oszustwo zorganizowanej grupy przestępczej na ogromną skalę i na szkodę całego narodu polskiego? Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie, łamiąc konstytucję, odmówiła zarejestrowania indywidualnej kandydatury w wyborach do Sejmu na dzień 15 października 2023 roku. Tymczasem, zgodnie z zapisami konstytucyjnymi, co najmniej połowa parlamentarzystów powinna pochodzić z wyborów bezpośrednich. To jest z kandydatów indywidualnych, którzy nie należą do żadnej partii politycznej. W Polsce indywidualnym kandydatom, którzy chcieliby reprezentować interesy całego narodu polskiego, a nie tylko jego części, czyli partii, zablokowano kandydowanie do parlamentu. W praktyce, jeśli ktoś nie należy do partii politycznej, a chciałby startować w wyborach, aby działać dla dobra wspólnego całego narodu polskiego, to aby mógł zostać dopuszczonym do kandydowania, musi obowiązkowo utworzyć komitet wyborczy i zebrać ponad 125 tysięcy podpisów poparcia. Nie mówiąc jeszcze o kandydatach, których musi znaleźć na całą Polskę. Ponadto, aby wejść do Sejmu, musi przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy. To niemożliwe. Zwłaszcza, że w Polsce nikt spoza partyjnych klik nie ma dostępu do telewizji i pieniędzy. Dla porównania,
Wielkiej Brytanii wystarczy 8 podpisów, aby kandydat mógł samodzielnie kandydować w wyborach. Tym samym wybory przeprowadzone do Sejmu w dniu 15 października 2023 roku w świetle najwyższego prawa w Polsce, czyli Konstytucji, są nieważne. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest niezgodne z Konstytucją i nie może zostać uznane przez suwerena, czyli przez naród polski. Co najmniej połowa posłów w obecnym Sejmie jest nielegalna. Jest to także niezgodne z międzynarodowym prawem do samostanowienia narodów. Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku. Teresa Garland, prezydent rektorski Rzeczypospolitej Polskiej, koordynator Komitetu Sterującego i szef misji specjalnej. Polska dnia 11 stycznia 2024 roku. Szanowni Państwo, to było pismo skierowane do wszystkich zainteresowanych i konkretnie do ambasadora pana Marka Brzezińskiego w Polsce, ambasadora USA. Zachęcam Państwa wszystkich do realistycznego działania i do spojrzenia na rzeczywistość właściwym, po prostu właściwie. Nie bajamy w jakichś bajeczkach, jakieś próby tworzenia nowych partii politycznych, ponieważ wiecie doskonale, że jest to niemożliwe. Niemożliwe jest wejście dla Polaków do Sejmu. Zapytajcie partię Strajk Przedsiębiorców. Oni wam powiedzą, dlaczego w Polsce nie można wejść do Sejmu za pomocą tak zwanych wyborów, tak zwanych demokratycznych, które demokratycznymi nie są. Dlatego jeżeli ktoś wam proponuje, abyście wchodzili w partię, twórzmy jakąś partię, proszę Państwa, mrzonki, to jest oszustwo na wielką skalę. Również ci, którzy proponują jakieś ruchy, jakaś demokracja bezpośrednia, cuda nie widy. Proszę Państwa, to nie jest ten kierunek. Ja tutaj zwracam się do pana Jerzego Zięby. Proszę się do mnie zgłosić. Podaję panu numer telefonu 697-357-009. Trzeba tworzyć gminne rady koordynacyjne i działać bezpośrednio już na polu wykonawczym, kasując te akty prawne, które oni tam wydali, w tym tak zwanym polskim Sejmie. My nie możemy ich uznawać, bo niektóre są aktami ludobójczymi. Blokują nam rozwój, prawo do życia i po prostu nie gwarantują nam dalszego biologicznego funkcjonowania. Nie gwarantują nam również suwerenności państwa polskiego. Dlatego jedyną formą działania w oparciu o artykuł 4 Konstytucji jest forma działania bezpośredniego przez obywateli legalnie, zgodnie z prawem, jawnie przy gminnych radach koordynacyjnych. I to trzeba tworzyć. Zapraszam na stronę www.tymczasowaradastanu.wordpress.com i tam, proszę Państwa, od razu jak się wejdzie, jest właśnie społeczny think tank, artykuł 4 Konstytucji. Wszystkie dokumenty są do pobrania, można pobrać i założyć taką radę. I zacznijmy działać, proszę Państwa, konstruktywnie, a nie bajać na internecie. Czas odejść z internetu. Widzicie Państwo, że jest przeprowadzana akcja destabilizacji państwa polskiego w celu wprowadzenia obcokrajowców, czyli zarządu komisarycznego nad Polską. I tutaj mamy w tej chwili na poczet tego działania zarówno strony pisowskiej, jak i peowskiej. Więc oni, proszę Państwa, się naparzają, oni za to biorą pieniądze. Polacy goje jak ci klakierzy im sekundują, a tymczasem nasze państwo upada, bo oni do tego dążą. Dlatego wzywam wszystkich Polaków do tego, abyśmy wspólnymi siłami zaczęli konstruktywnie działać. Koniec już siedzenia na internecie tylko i wyłącznie. Czas uświadamiania trzeba zakończyć. Trzeba wejść w etap działania. Ci, którzy są już uświadomieni, powinni już zacząć działać.
a reszta niech się dalej uświadamia, jeżeli nie mają odwagi zadziałać. Tylko że obawiam się, że tych działających może być nas za mało, żeby odzyskać nasze państwo i nasze prawa człowieka i prawa do sprawiedliwych sądów. I to jest, proszę Państwa, kwintesencja wszystkiego. Ja tutaj proszę pana Jerzego Ziębę o kontakt pilny ze mną. Wiem, że tam ma jakiś projekt podobno, bo dzisiaj się jedna pani zwracała podobno od niego. Nie wiem, czy to prawda. W związku z powyższym, to planowanie kolejnej partii, która wejdzie do Sejmu i wprowadzi demokrację bezpośrednią, to są, proszę Państwa, mrzonki, bajanie. Śpijcie dalej, a za chwilę obudzicie się, że przyjdą po Was obcokrajowcy, obce wojska i będą Was wysyłać albo na front żołnierzy, albo będą Was sadzać do więzień. A jak myślicie, dlaczego dzisiaj ABW wkroczyło do wszystkich wojskowych? Robią, proszę Państwa, rozeznanie. A dla kogo będą działać? No ja bym chciała, żeby oficerowie ABW działali dla naszego państwa polskiego w celu utrzymania suwerenności i zależy mi na tym. Ale obawiam się, że mogą być i tacy, którzy te dane, które po prostu zebrali z tego stowarzyszenia Bronimy Munduru, zebrali ludzi patriotycznych, którzy chcą działać, a teraz już być może agentura obca dostanie te wszystkie informacje i będą wiedzieli, kogo w pierwszej kolejności wysłać na front, będą wiedzieli po prostu, kogo mają najpierw wsadzić do więzienia, albo mają ich gdzieś tam skoszarować, żeby mogli tutaj wprowadzać ich własne porządki, ci obcy, którzy ewentualnie mogą przyjść i tutaj nas rozebrać. Dlatego obudźcie się wszyscy Państwo i zamiast dalej tylko siedzieć na internecie, bo ładnie, fajnie i wygodnie, po prostu trzeba się gdzieś ruszyć i zacząć zakładać gminy, rady koordynacyjne. Mówiła do Państwa w dniu 12 stycznia 2024 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę.